Lato to czas urlopów. Niemal każdy z nas ma ulubione miejsca wypoczynku. Zwykle wybieramy kraje egzotyczne czy wypady za granicę, ale jak się okazuje, wielu z nas coraz częściej decyduje się na wakacje w mieście. Zapytaliśmy zatem mieszkańców o to, jak zamierzają spędzić ostatnie dni urlopu. W tej chwili mam urlop z wnusią, jestem tutaj na spacerze. W tej chwili poszła z babcią do sklepu i czekam na nie. Czyli pan korzysta z raciborskich atrakcji? Raczej tak, na miejscu. Nie ma pan żadnych planów wyjazdowych? Są, ale w przyszłym tygodniu jakieś tam pojedyncze, jednodniowe wypady, powiedzmy. Na Świnoujście jadę. We wrześniu, 17. Na 2 tygodnie. Dużo jeżdżę, tylko że w tej chwili tak nie można, bo jest zakaz z tego dorudu, bo ja żem to sprawdzał, tam z tego tragedia jest. W tym roku raczej zakaz, a tak to ja w lasy wjadę, a w tej chwili to dużo tak obora, żytna, tak lasami dużo jeżdżę, z tego przyroda. Tak. Mamy prawnuka, nie, i to się z nim zajmuję, jak mam trochę czasu. Skąd przyjechałaś do Raciborza? Z Anglii. I spędzasz tutaj wakacje, tak? Tak. Jeszcze, jak długo tutaj będziesz? 11 dni. I co ciekawego tutaj robiłaś? Ja właśnie byłam na basenie. Ja raczej jestem wędkarzem, także więcej czasu przebywam nad wodą, wędkuję, także... Czyli w czasie wolnym w wakacje pan też wędkuje? Oczywiście, no jest gdzie. W ogóle okolice Raciborza to wody, lasy, ryby, grzyby. Same ciekawe miejsca. Oczywiście, ogólne piękne miasto, zielone.